Pytanie od 17-letniego Jana. Jak rozumieć spowiedź? Czy Luter miał rację, znosząc sakrament spowiedzi? Po co nam spowiedź? Jak wiadomo, w tym roku świat protestancki przeżywa rocznicę 500-lecia tego, co nazywamy reformacją i co związane jest z wystąpieniem Lutra. Ja już poprzednio mówiłem i pragnę także jeszcze dzisiaj powtórzyć. To była prawdziwa tragedia Kościoła Zachodniego. Ten podział, który wtedy zaistniał między katolikami a protestantami, zresztą oni się potem bardzo szybko różnicowali w kolejne kościoły i zgromadzenia. I prawdą jest właśnie, że w nauce Lutra nie ma już mowy o sakramencie pokuty. Ja bym tutaj chciał do tego pytania dołączyć pewną precyzację, ponieważ bardzo często w naszym mówieniu potocznym sakrament pokuty i pojednania nazywamy spowiedzią, a tymczasem w myśl nauki katolickiej, Kościoła katolickiego, na właściwe przeżycie nawrócenia w sakramencie pokuty i pojednania składa się jakby 5 etapów. Rachunek sumienia, czyli pewne rozeznanie sytuacji w obliczu Bożej prawdy, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy i spowiedź, czyli wyznanie tych grzechów wobec spowiednika z prośbą o to, aby on w imieniu Chrystusa nam te grzechy odpuścił, realizując właśnie to, co powiedział Pan Jezus wtedy, kiedy się po zmartwychwstaniu zaraz uczniom objawił, apostołom ukazał, mówiąc: weźmijcie Ducha Świętego i komu odpuścicie grzechy, są mi odpuszczone. I piąty warunek związany z tym, żeby jeśli są jakieś krzywdy, to żeby za te krzywdy zadośćuczynić, żeby to nie było tylko pewien proces nawrócenia ograniczony, jeśli tak można powiedzieć, do mnie i do Pana Boga, ale także mający swoje skutki społeczne, tam zwłaszcza, gdzie krzywda i związany z nią nasz grzech domaga się pewnego zadośćuczynienia, pewnej rekompensaty. Wtedy dopiero możemy mówić o prawdziwym przeżyciu, doświadczeniu Bożego miłosierdzia w sakramencie pokuty i pojednania. I myślę, że mówiąc o tym, dam już w jakiejś mierze odpowiedź na to, czym jest w tym pytaniu spowiedź, ale szerzej to by trzeba rozumieć sakrament pokuty i pojednania. Na tym to właśnie polega. Jest to zatem, jak widać, pewien wewnętrzny proces, kilkuwątkowy, nie ograniczający się tylko do samego uklęknięcia przed kratkami konfesjonału. Dlaczego tak jest? Od samego początku Kościoła czytamy to i w listach apostolskich, u świętego Jana, również apostoła miłości, częstokroć tak go nazywamy, jest wezwanie do tego, żeby wyznawać grzechy i modlić się wspólnie także o przebaczenie, o miłosierdzie Boże dla nas. Kościół jest zawsze pewną wspólnotą, ze swej natury świętą, bo ustanowioną przez Boga i żyjącą mocą Ducha Świętego, ale z drugiej strony wspólnotą ludzi słabych, grzesznych i stąd to ciągłe dążenie do tego, aby
iść za Chrystusem, naszym nauczycielem, dźwigając się ze swoich upadków, podobnie jak On, Chrystus, powstawał ze swoich upadków, dźwigając krzyż i w ten sposób zmierzając na Kalwarię. Reformacja to zakwestionowała. Pewno pojawiły się jakieś ich uzasadnienia, pewne racje, które oni uważali za bardzo poważne i teologiczne, a które budziły sprzeciw Kościoła katolickiego. Myślę, że za tym wszystkim kryje się, czy kryło się, to, co jest niewątpliwie trudne w sakramencie pokuty. Uznać, że to ja zgrzeszyłem. Stanąć wobec Bożej prawdy w całej pokorze. Uznać, żałować, wyznać, chcieć Cię poprawić. To nie jest łatwe. To jest związane nieraz z takim bolesnym upokorzeniem. Przynajmniej częstokroć tak można to przeżywać. Ale wszyscy też, którzy otwierają się na tę drogę, którą nam wyznaczył Chrystus w tym właśnie sakramencie i którzy do tego sakramentu tak właśnie postępują, doskonale wiedzą, jak prawda o naszej grzeszności wyznana z żalem przed Chrystusem i z prośbą, by nam wybaczył, jak ta prawda nas ostatecznie wyzwala i daje moc, by iść dalej za Chrystusem. Moc budowaną także na fundamencie nadziei, że ostatecznie idąc tak za Nim, po drodze upadając także, ostatecznie On, Chrystus, przyzna się do nas i postawi po swojej prawicy. I to jest właśnie sens najbardziej istotny sakramentu pokuty i pojednania.